Witam wszystkich na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na kwiecień 2021. To już tak szybko czas minął, że jesteśmy w wiośnie. No i jest coraz cieplej, dni coraz dłuższe. Ja jeszcze na początku podziękuję Wam za Waszą obecność, za to, że jesteście, że lubicie, że dzielicie się też tym, co jest tutaj na kanale. Jednocześnie powiem, że kurs planu duszy zbliża się wielkimi krokami, bo już wkrótce, właściwie za miesiąc, 23, zaczynamy kolejną edycję po polsku kursu planu duszy. No i wszystkich, którzy są zainteresowani, zapraszam. Widzicie informacje jeszcze na ekranie, adres mailowy też, na który warto pisać. Powiem tylko, że wszyscy ci, którzy chcieliby jakieś sesje czy spotkania ze mną, to bardzo proszę piszcie na adres mailowy info@planduszy.pl, ponieważ komunikacja na Facebooku, szczególnie Messenger, czasami płata takie figle, ponieważ ja mam swoje konto prywatne i mam jeszcze stronę właśnie Planu Duszy na Facebooku, taki fanpage, można powiedzieć, i tutaj zdarza się, że ja nie widzę wiadomości. Dlatego zapraszam, jeśli ktoś potrzebuje pomocy, wsparcia, sesji, to piszcie na adres mailowy. Będzie to lepsza komunikacja, szybciej odpowiem również, bo nie zawsze, tak jak mówię, widzę te wiadomości na Facebooku. Nie przedłużam już więcej. Myślę, że nadchodzi czas zmian, więc zobaczymy, co nam Tarot będzie opowiadał i mówił, i podpowiadał na najbliższy czas, właśnie kwiecień, dla każdego znaku zodiaku, i zapraszam, po kolei będą wszystkie znaki. I już teraz. Witam wszystkie raki w czytaniu na kwiecień 2021. Zobaczymy, co tutaj jest w głównej energii, co dla Was przygotuje Tarot, na czym się skupić. No i potem zobaczymy jeszcze, jakie są inne karty, jaka tu historia, jakie scenariusze się pokażą. Warto wziąć pod uwagę fakt, że Tarot to są podpowiedzi na temat tego, co mogę zrobić, jakie mogę podjąć działania, żeby moje życie było szczęśliwsze, przyjemniejsze. Bo to często my sami sobie stoimy na drodze, więc warto się poprzyglądać. I skorzystać z porad. O. No właśnie, swojej intuicji. Mamy tutaj, może zbliżę kamerę, mamy tutaj arcykapłankę. Bardzo fajna karta, która mówi o tym, że jesteście mocno intensywni uczuciowo, ale też intuicyjni. Mamy połączenie z księżycem i z literą hebrajską Gimel. To jest tak, jakbyście mieli posłużyć się swoją intuicją do tego, żeby właśnie wasze życie było super łatwe do przyjęcia, żebyście mogli zaakceptować różne rzeczy, żebyście mogli też opanować swój umysł, połączyć się z wyższą jaźnią, połączyć się z nadświadomością, połączyć się z tą mądrą arcykapłanką, która jest w każdym z nas. Oczywiście też mamy tutaj dwójkę jako liczbę, więc są to też wybory. Co wybieram? Czy wybieram iść za moim rozumem, czy wybieram iść za moją intuicją? Tutaj mamy ścieżkę z Keter do Tiferet, czyli właśnie ze źródła, no, połączenie źródło-dusza. Bardzo mocne to połączenie. Kiedy otwieramy się na nie, otwieramy czakry wszystkie po kolei i one są harmonijne i działają wspaniale, to jest najlepsze, co możemy zrobić dla siebie. Wtedy odczuwamy radość, spełnienie, satysfakcję, nasze ciało wygląda super, super świetnie, wiemy, co jeść, żeby nie przytyć, wiemy, co jeść, żeby schudnąć, i tak dalej, więc to połączenie z tym wewnętrznym, mądrym ja jest nam bardzo, bardzo potrzebne. I dla Was jest to informacja, że w kwietniu dla Was jest to połączenie super ważne. Ok, zobaczmy, co tutaj zielona talia nam powie. Ja bardzo ją lubię, taką marzycielską talię. Droga marzyciela. Zobaczymy, co tutaj dla Was ta talia dalej przygotowała. Poprosimy jeszcze 8 kart dla wszystkich spod znaku raka, nie tylko słonecznego. Może to też być... Ups!
Wasza karta wypadła, to ciekawe. A może chce nam coś powiedzieć. Jeśli wypadła Wasza karta, to też można powiedzieć, że to jest dla Was czytanie, tak? I tutaj już mamy informację. Czytanie dla raków. Bądźcie sobą. Dbajcie o siebie. Tutaj to, co odchodzi, to, co przychodzi. Tutaj mamy twórczość, kreatywność, czyli ogień, tu powietrze, czyli myśli. To też mogą być połączenia międzyludzkie, praca też. Tutaj relacje, czyli woda, emocje też, serce. Tutaj mamy ciało fizyczne, czyli monety. Mogą też być finanse. Czytanie jest ogólne. Tutaj mamy nadzieje, obawy albo to, co w głowie. No i tutaj mamy wynik. Okay. A w tle 10 buław. To jest karta, która pokazuje nadmiar. Coś jest tutaj na rzeczy. Jest dużo stresów, niewiadoma sytuacja, ale coś się już kończy i to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ nie ma już nic więcej dalej. Nie ma 11 buław, tak? Nie ma 11 buław. 10 buław to jest to, co już przyszło. Te stresy, które już miały być, to już właśnie są w atmosferze, dookoła. To, co się miało zamknąć, to się zamknęło. I teraz mamy już sytuację taką, że osiągnęliśmy dno i możemy tylko się od niego odbić. Tak tutaj jest, powiedziałabym, w przekazie. Czyli dookoła sytuacja wygląda stresowo, ale to też jest sygnał, że tutaj niżej spaść nie da się. Ok, zobaczmy, co dalej. 7 kielichów to jest energia odchodząca. Odchodzi do przyszłości, czyli odsuwa się. To może być jakaś iluzja, to może być chęć zrealizowania jakichś swoich marzeń, to może być marzenie na jawie, tak? Tutaj też jest wzrost i rozwój, to jest brak formy jeszcze. Może jakieś marzenia, które macie, chcieliście spełnić i może teraz tutaj jest szansa na to, żeby coś tutaj się z tego miało udać, tak? Zobaczymy, co dalej się pokaże na stole. Co przychodzi tutaj, co będzie w przyszłości? Kochankowie, karta bliźniąt. Bardzo ciekawa karta, mówiąca o tym, że wybieramy coś, że wybieramy kogoś na życie, albo przeglądamy się w drugiej osobie, albo spotykamy się z ludźmi, którzy mogą być dla nas bardzo ważni, albo zakochujemy się po prostu na wiosnę. I tutaj może to być zakochanie w kimś, ale może to być zakochanie też w czymś. Nie musi to tak działać, że to tylko będzie ktoś, bo czytanie jest ogólne, pamiętamy. Mam wrażenie, że tutaj chodzi o podjęcie też jakiejś decyzji na temat realizacji swoich marzeń. Może, być może zrobienie jakiegoś pierwszego kroku. Widzę, że ta karta akurat powoduje, że kamera traci fokus. Okay? W każdym razie wybieramy. Kogo wybieram? I tutaj potrzeby intuicji są bardzo ważne, tak? Czego ja chcę? Czego pragnę? Czy mój partner, czy partnerka to jest ktoś, z kim chcę spędzić resztę mojego życia? Jeśli nie mamy jeszcze ślubu na przykład, to może być decyzja o podjęciu właśnie decyzji o zawarciu związku małżeńskiego. Zobaczymy, co jeszcze się pokaże, żeby więcej informacji tutaj można było uzyskać. Czym się martwimy? Znowu dziewiątka. Mówię znowu, dlatego że mamy tutaj 10 buław w atmosferze. No i to jest bardzo blisko. 9-10 to są energie takich zakończeń, ale tutaj jeszcze nie ma tego ostatniego źdźbła, że tak powiem, na plecach wielbłąda. Ponieważ ktoś się martwi, nie może spać. Chodzi tutaj o karierę, o to, w jaki sposób dalej mogę to rozwijać, co robię. Czy w ogóle to, co do tej pory było tym moim zajęciem, jak to dalej będzie. Tutaj jest martwienie się o siebie, o brak pomysłów na siebie, o to, że ten świat się tak zamknął i jest tak trudno.
I są to stresy, ale to jest takie myślenie i to jest napędzanie tego stresu poprzez umysł, poprzez martwienie się. Martwienie się zazwyczaj nie przynosi rozwiązań. Martwienie się wprowadza stres w organizmie, tak jak tutaj mamy atmosferę zewnętrzną, która pokazuje 10 buław. Tak to przekłada się później na sny, na nasze całe jestestwo, tak? Czyli musimy to odreagować w jakiś sposób. No i najłatwiej jest się martwić. Natomiast warto pójść w medytację, warto wyjść na spacer, przewietrzyć ten umysł, nawet przed snem. Teraz już wieczory są dłuższe i zmiana czasu właśnie będzie, więc warto coś zrobić dla siebie, żeby uwolnić się od tego martwienia się, tak? Bo tutaj coś może być na rzeczy, może to dotyczyć pracy. Zobaczmy jeszcze, co tu w pracy jest. W pracy będą same nowości. Mamy maga. To jest karta, która mówi, że to jestem numer jeden. Być może boicie się zostać numerem jeden. Dla niektórych to będzie strach przed zgodą na to, żeby zostać dyrektorem na przykład, albo liderem, albo szefem, albo żeby założyć swoją działalność. I stąd martwicie się. Te dwie karty mocno są połączone, powiązane, ale mam wrażenie, że boicie się niepotrzebnie i niepotrzebnie jest tu taka atmosfera w umyśle napięcia. Tutaj mamy miecz, tak? Ten mag ma właściwie wszystkie narzędzia i ma też między innymi miecz, buławę, kielich, miecz i monetę. I teraz chodzi o to, że ten jeden miecz, kiedy dołożymy do tych 9 mieczy, to tak jakbyście wy sami mogli zakończyć to swoje myślenie, które pętli się tylko w jedną stronę i nie widzi rozwiązań, boi się czegoś też, tak? Tutaj ta intuicja może was zaprowadzić w inne miejsca, w stabilizację, w wybór, właściwy wybór i spotkanie, i podjęcie właściwych decyzji na temat pracy, na temat tego, czy wracam na przykład do pracy, czy nie wracam. Zależy, jeśli ktoś nie pracował ostatnio albo właśnie jest na jakimś takim przymusowym, wolnym, to może wrócić do tej pracy na podstawie własnej decyzji albo w porozumieniu na przykład z szefem, tak, z numerem jeden. No tutaj jest i tak skierowanie i przekierowanie was w stronę wnętrza, żebyście skonsultowali, czy jestem już gotowy, czy gotowa na to, żeby iść z powrotem, albo żeby wracać, albo żeby może zacząć coś nowego, bo mag to też może być zupełnie nowa praca, zupełnie inne stanowisko, albo inne podejście do tego, co do tej pory było, czyli może to być zmiana, rozpoczęcie od pierwszego, zrobienia pierwszego kroku, wykorzystania swoich wszystkich atutów w tym, co robicie. No i mamy tutaj w relacjach miecz jeden, czyli mamy asa. As to jest dobra karta, bardzo dobra. To jest sygnał, że jest tutaj jakaś jasność w umyśle na temat tego, co dalej w związku, gdzie dalej będziemy się albo przemieszczać, albo co będziemy wybierać, albo jak będziemy realizować związek. To może być też nowa myśl albo nowy człowiek, który pojawia się, albo jakieś nowe słowa. To może być zmiana we mnie, w mojej relacji ze sobą. To może być jasność i czystość umysłu. Porównajmy teraz te dwie karty. Jak jasno jest tutaj w tym jednym asie i jak ciemno jest tutaj w dziewiątce. I oczywiście znowu mamy jeden ten miecz, dodajemy do 9 i znowu mamy informację, zakończamy. Zakończamy tutaj jakiś etap, trudny etap, bardzo trudny, z którego wychodzimy. Jest tu światełko w tunelu, mamy wybory. Pierwszy wybór intuicyjny i następny może być wybór, karta kochanków, taki z serca, tak? Serce podpowiada mi, dokąd dalej iść. Przeglądam się jakby w ludziach, czy w kontaktach, czy w moich relacjach, podejmuję właściwe decyzje, jestem prowadzony czy prowadzona przez anioła, który szepcze mi do ucha, tak powiem. Zobaczmy, co w monetach. No tutaj mamy kartę barana, mamy samego cesarza wielkiego. Być może dla niektórych to jest informacja, że będziecie władcą swojego imperium, czyli będziecie mieli na sobie odpowiedzialność, tak jakby może
lepsze pieniądze będą za tym szły, bo być może będzie propozycja na przykład awansu i będziecie mieli szansę zgodzić się na to, będziecie mieli szansę pójść dalej, wyżej, rozwijać się, tak? To może być wzrost, za którym idzie oczywiście też odpowiedzialność. Odpowiedzialność za siebie, za ludzi też, których macie pod sobą, tak? Jeśli chodzi o finanse, to może być to dobry moment na jakąś inwestycję. Jeśli chodzi o związki, to tak jak patrzę, to też to może być taka opieka, wspólne, tak jakby działanie, no, wzięcie odpowiedzialności za związek, tak powiem. Wzięcie też odpowiedzialności za to, co się dzieje w moim umyśle, bo tutaj mamy po przekątnej tą dziewiątkę. Jest tu dużo połączeń pomiędzy tymi kartami. Mamy sporo mieczy i powietrza, bo kochankowie to jest powietrze, tutaj powietrze, no i te miecze też, więc jest dosyć dużo tego powietrza. Woda, no nie jest jakoś tutaj w obfitości, chociaż tych kielichów jest 7, ale to też jest rodzaj iluzji, ale ta iluzja już odchodzi do przeszłości, więc tutaj nie ma takiej wielkiej obecności uczuć, tak? Więcej jest tu rozumu i rozumowego podejścia. Natomiast ta arcykapłanka to jest ta woda, w którą warto się zanurzyć, i księżyc, za którym warto podążać, bo nawet w planie duszy, kiedy robię sesje indywidualne, właśnie połączenie z księżycem, z fazami księżyca dla osób, które mają 2-2 na przykład w planie duszy, czyli mądrość i głupotę, to jest właśnie taki balans pomiędzy mądrymi i głupimi decyzjami w moim życiu i właśnie fazami księżyca. I tutaj w tym przypadku podążanie za fazami księżyca, robienie takich obserwacji, jak się czuję, jakie mam sny w trakcie właśnie, kiedy się zmieniają, pełnia, nów i tak dalej, pozwalają osobom z tymi energiami wychodzić z ograniczeń, tak, umysłu. Ok, trzy kielichy. Tu jest jakaś radość. Macie szansę i chyba nadzieję na to, że przychodzi już teraz czas radości, świętowania, czas wspólnego bycia, może właśnie z tym ciepłem, może z końcem kwietnia już będzie trochę inaczej, trochę lepiej, cieplej i na pewno dużo, dużo jaśniej. Jesteśmy teraz właściwie w tym momencie, kiedy dzień jest dłuższy niż noc i to światło jest dla nas bardzo potrzebne, nawet jeśli chodzi o witaminy czy samopoczucie. Nie ma tych ciemnych dni, jest więcej słońca, przynajmniej powinno być teoretycznie. I mam nadzieję, że będzie więcej dla nas wszystkich, bo tego bardzo, bardzo potrzebujemy. No i tutaj mamy arcykapłana jako wynik. To są wielkie arkana, to jest karta byka i tutaj mamy ziemskość, tak? Tutaj mamy duchowość połączoną z ziemskością. To jest nauczyciel duchowy, który zna dużo odpowiedzi. Ścieżki, to może być też instytucja, to może być tak, że będziecie wracać do tej pracy, tak? Tutaj jest jakieś martwienie się o to, że tutaj może w tej pracy nie odnajdziecie siebie na nowo, ale przychodzą nowe pomysły i myślę, że warto zaufać swojej intuicji i po prostu podążać za głosem. Nie wyprzedzać wydarzeń, nie tak jakby nie podążać za scenariuszami, które tworzy umysł. Starać się oczyszczać ten umysł, robić porządki tutaj. To jest relacja ja, moje serce i mój umysł, tak? To jest relacja z moim umysłem, która potrzebuje być taka czysta. Czysta i w jedności. Żeby było to połączenie z Keter, czyli na drzewie życia, to jest najwyższy punkt i to jest nieświadomość, źródło, przekazy, które otrzymujemy właśnie takie intuicyjne. Ten arcykapłan, on tutaj może też sygnalizować dla niektórych związek małżeński, zawarcie związku małżeńskiego, ponieważ mamy kochanków, mamy arcykapłana, tak, i mamy coś nowego, więc może to być początek drogi życia dla ludzi, którzy chcą zawrzeć ślub, związek małżeński, ślub, wziąć ślub.
Co ciekawe, tutaj patrzę i mamy tak, maga, cesarza i arcykapłana. To są bardzo męskie energie. Tutaj mamy żeńskość, tak? Czyli w samym centrum mamy tą żeńskość. Tak jak trochę tu jest jakby mało balansu, jeśli chodzi o żeńskość i męskość, tak? Jest tu przewaga męskiej energii, takiej też siły, bo cesarz to może być reprezentant ojciec, który reprezentuje tutaj na stole, tak? To może być relacja z ojcem, to może być relacja z samym sobą i moją męskością. Każdy ma w sobie męskość i żeńskość i teraz może potrzeba tutaj wprowadzić jakiś balans, tak? Czy jakąś równowagę. Jeśli dodamy też jedynkę i czwórkę, to wynik jest piątka, tak? Czyli arcykapłan. Więc mamy tutaj taki zestaw. Zobaczcie, no tak właśnie nam wyszło, że mamy tutaj 1, 4 i 5. Patrząc na to, jeśli byśmy zsumowali, to jest dziesiątka, to też to tak jakby się coś tutaj kończyło, jakiś czas, w którym byliście może słabsi. To jest taki czas, jakbyście mieli teraz wejść poziom wyżej, tak jakbyście mieli wejść na ścieżkę mądrości, nauczania, znaczy poszukiwania siebie w mądrości, która płynie z wewnątrz. I też działania takiego, które jest bardzo pomocne nie tylko dla Was, ale też dla innych. To tak jakby rola opiekuna, rola kogoś, kto w magiczny sposób potrafi przekazywać informacje, wiedzę. To dla niektórych może to być chęć wejścia na ścieżkę nauczania, czyli bycia na przykład nauczycielem duchowym. Może to być w ogóle uczenie innych, jak żyć, jak gotować, jak piec i tak dalej, i tak dalej. No, YouTube jest tutaj bardzo bogaty i pełen ludzi, którzy tak jakby uczą trochę innych o tym, co sami robią dobrze, tak? Czyli są w tym mistrzami. Ja nie mówię, że wszyscy, ale można znaleźć naprawdę wiele wspaniałych osób, które potrafią przekazać wiedzę. Jeśli czegoś nie wiemy, to właściwie bardzo często poszukujemy na przykład na YouTube jakieś wideo, które na przykład dodaje nam tych informacji. No dobrze, to tak wygląda sytuacja. Myślę, że tutaj nawet nie ma potrzeby dociągania kart, natomiast mam tutaj chęć teraz poczytać wyrocznie. I pierwsza to jest anioły, myśl, ptaki. Pierwsza wyrocznia to anioły są, ptaki są aniołami. Ptaki są jak anioły. I zobaczmy, co tutaj się pojawi. Emanacja miłości, czyli ty potrzebujesz pokazywać miłość, być miłością, transmitować miłość, przekazywać falę miłości. To jest zadanie, które jest na kwiecień. Ja jestem miłością i wszystko wokół mnie rozkwita, bo ja jestem miłością i rozprzestrzeniam tą miłość na cały świat, na swoje środowisko, na ludzi, którzy ze mną się spotykają, czy są wokół mnie. I to jest bardzo fajny przekaz, bardzo mocno połączony tutaj z kochankami. Zobaczmy, co jeszcze mamy tutaj w zanadrzu, jeśli chodzi o talię takich tajemniczych momentów. Zobaczymy, co tutaj ta talia nam przekaże. Dla raków na kwiecień. To ciekawa karta. Lorelai. Jest to taka syrena, która siedzi właśnie na brzegu i ma moc albo zwodzenia, albo pomocy, tak?
czyli może ten statek zaprowadzić do portu. Ten maleńki właśnie stateczek, który ma kotwicę i ona tutaj tak jakby miała moc sprawczą, to tak jak ta arcykapłanka, czyli to jest ta nasza intuicja, która nam często podpowiada różne rzeczy i my albo jej słuchamy, albo nie, tak? Czasami, kiedy jej słuchamy, to udaje nam się dotrzeć do portu, czyli dotrzeć do swoich marzeń, zrealizować swoje marzenia, zrealizować swoje zamiary, plany. Natomiast kiedy jej nie słuchamy, to ona tak majtnie tym ogonkiem i robi wielkie fale, czyli nagle w życiu zaczynają się piętrzyć jakieś problemy, tak? Ponieważ my nie podążamy właśnie za naszym głosem intuicji. Takie tutaj do mnie przyszły wglądy. Natomiast jeszcze autorka coś tutaj pisze o tej talii, znaczy o tej karcie chciałam powiedzieć. I zobaczę właśnie teraz. To jest właśnie odpowiedzialność, moc i łaska. No właśnie, ona tak jakby ma tą, daje tą łaskę. Może być łaskawa, a może nie być łaskawa. To trochę też jak cesarz, tak? Bo on też może machnąć berłem i powiedzieć, ty idziesz tam, a ty idziesz w drugą stronę. O. I tutaj ferowanie takich wyroków. I oto jest pytanie. Co ta syrenka zdecyduje, tak? Czyli co my decydujemy? Czy będzie kontynuacja tutaj bólu i tego rozdarcia i tego ograniczenia umysłu i tego zapętlenia, czy jednak ta decyzja będzie inna i pozwolimy tutaj, żeby wody się uspokoiły, pozwolimy, żeby tutaj nastała jasność umysłu, żeby tutaj nadeszła wielka, wielka jasność i ogromny spokój i jedność w umyśle i w ciele i w całym życiu, tak? To jest decyzja, którą sami często podejmujemy, chociaż wydaje nam się, że nie, że okoliczności i tak dalej, ale jeśli pracujemy nad sobą, jeśli zaglądamy sobie do środka, to zanim coś się popsuje, jesteśmy w stanie to naprawić. Tak jak powiedziałam, poprzez zwykłe, proste rzeczy, wyjście na spacer, zrobienie czegoś dla drugiego człowieka, kochanie siebie i umiłowanie innych, to może być świetne antidotum na takie sytuacje stresowe, które czasami nas obezwładniają życiowo. Oczywiście to się może zdarzyć, ale mamy moc wyjść z tego. Ok, jedna karta na zakończenie z mądrej wyroczni, tak ona się nazywa. Wyobraźnia. Wyobraź sobie, tak tutaj pisze, wyobraź sobie księżyc, wyobraź sobie fazy księżyca, podążaj za tymi fazami księżyca. Może to jest właśnie w kwietniu najważniejsza rzecz, którą trzeba zrobić, żeby otworzyć się na różne zmiany, ponieważ jeśli chodzi o życie, to mamy przypływy i odpływy, fale, tak samo morze i tak samo księżyc przybiera i znika, przybiera, jest pełnia, jest nów i cały czas jest zmiana. Wydaje nam się, że tej zmiany nie ma, ale jest. I znowu mamy ten księżyc, mamy arcykapłankę, mamy intuicję, mamy fale, które przypływają do nas i zobaczymy, co jeszcze mówi o tym autorka tej talii. Bardzo mocno łączy się tutaj ta karta z tymi siedmioma kielichami, ponieważ tutaj jest wyobraźnia, jest dużo pomysłów, ale to też chodzi o to, żeby to się wymanifestowało. I tu wchodzi akurat ten mag, który ma zdolności manifestowania różnych marzeń, tak? Jeśli marzysz na przykład o tym, żeby ktoś zniknął z Twojego życia, to może właśnie tak się stać. Albo jeśli marzysz, że zrealizujesz jedno ze swoich zamierzeń, to jeśli nadajesz temu moc, temu marzeniu i wkładasz w te marzenia swoją energię, to może się też spełnić. To są kreatywne myśli, wizualizacje, to jest siła i połączenie z uczuciami, kreatywnością i z iluzją trochę też. Pytanie tutaj też jest takie, kim chcesz zostać, albo
w co potrzebujesz wierzyć, żeby uzyskać życie takiego, jakiego pragniesz. Jesteśmy wszyscy wyposażeni w taką moc wyobraźni i warto z niej korzystać. Warto też sobie marzyć o różnych rzeczach i próbować realizować te marzenia. A szczególnie teraz w kwietniu wasza wyobraźnia może bardzo mocno pracować i tutaj takim kluczem do wymanifestowania tego, czego pragniecie, jest wasze życzenie. Spędzajcie czas marząc na jawie. Możecie sobie zrobić taką tablicę marzeń. No i możecie popracować z marzeniami, z intuicją. I życzę wam, żeby się wasze marzenia spełniły i żeby intuicja bezbłędnie was prowadziła. Na święta wielkanocne wszystkiego dobrego, smacznego jajka, mokrego dyngusa i wszystkiego najnajn i do zobaczenia w następnych czytaniach.